O zatrzymanych w świąteczny długi weekend kierowcach, którzy prowadzili na podwójnym gazie, informowaliśmy Państwa we wtorek. Wśród osób zatrzymanych znalazł się także mieszkaniec powiatu głubczyckiego, który za swoje nieodpowiedzialne zachowanie chciał zapłacić narkotykami. Teraz usłyszał prokuratorskie zarzuty. Choć można powiedzieć, że kontrola drogowa to rutynowe działania podejmowane przez policjantów, to w przypadku poniedziałkowej interwencji okazała się dość nietypowa. Wszystko ze sprawą próby skorumpowania funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych z niedzieli na poniedziałek w Raciborzu przy ulicy Księdza Józefa Londzina. Wówczas policjanci zatrzymali do kontroli drogowej Volkswagena Passata. Za kierownicą siedział 32-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Powodem kontroli było sprawdzenie stanu trzeźwości kierującego. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna ten jest nietrzeźwy, ponieważ w organizmie miał ponad 0,5 promila alkoholu. Uwagę również tutaj w tym miejscu przykuł specyficzny zapach, który wydobywał się z samochodu. I tutaj przypuszczenie policjantów również się potwierdziło, gdyż policjanci w samochodzie zabezpieczyli ponad 10 działek dilerskich marihuany oraz 110 działek dilerskich amfetaminy oraz 2 tabletki MDMA. Mężczyzna nie zamierzał jednak okazać skruchy i zaproponował nietypową łapówkę. Policjantom zaproponował łapówkę w postaci łącznie 1600 zł oraz by sobie również zatrzymali zabezpieczone narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu, usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Teraz mu grozi nawet 10 lat pobytu w więzieniu. Przekupstwo w postaci łapówki polega na celowym oferowaniu, obiecywaniu lub wręczaniu nienależnych pieniędzy lub innych korzyści dla funkcjonariusza, by ten powstrzymał się od działania w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Jeśli chodzi o próby przekupstwa policjantów, do których mogłoby dochodzić na drodze podczas kontroli drogowej, gdzie kierowcy by chcieli w formie łapówki odkupić swoje grzechy, dochodzi bardzo rzadko, jednakże zdarzają się takie przypadki na terenie powiatu raciborskiego, jak również na terenie całej Polski. Choć do tego typu przestępstw dochodzi już coraz rzadziej, to za przekazanie łapówki grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.